Dnia 2 grudnia rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku profesor Paweł Cięszczyk i prorektor do spraw studenckich profesor Marcin Dornowski wręczyli sportowcom listy gratulacyjne wraz z upominkami uczelni. Studenci zostali wyróżnieni za pierwsze miejsce w klasyfikacji uczelni wychowania fizycznego na finale akademickich mistrzostw Polski w piłce siatkowej mężczyzn. Jakie towarzyszyły Wam emocje podczas finału, podczas całego turnieju? No z meczu na mecz byliśmy coraz bardziej pozytywnie nakręceni, ponieważ no, to nie byliśmy przygotowani na taki sukces, ponieważ na turniej półfinałowy jechaliśmy z takim marzeniem, żeby uzyskać awans na turniej finałowy, a oprócz tego udało się wygrać cały turniej, także to jest taki bardzo duży dla nas sukces. Jadąc na turniej finałowy też jechaliśmy z myślą dobrej zabawy, dobrej gry, spędzenia fajnego czasu. A tak naprawdę z meczu na mecz się okazywało, że taki też historyczny sukces jest bardzo blisko, ponieważ no tam tylko gdzieś tam sportowy pech nam przeszkodził zająć wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej, ale udało się to pierwsze miejsce wśród uczelni wychowania fizycznego uzyskać, także bardzo się z tego cieszymy i bardzo nas to motywuje do dalszej pracy. Spotkaliśmy się tutaj z panem rektorem, on był bardzo zadowolony z udziału naszych zespołów. Mówię dlatego naszych, że chłopcy startowali poprzednio też w eliminacjach wojewódzkich, półfinałach i finałach siatkówki plażowej, gdzie zajęli miejsce w pierwszej dziesiątce i też odbyła się w tej chwili kilka tygodni temu impreza związana z siatkówką halową, w której też nasi studenci wystartowali i też zajęli miejsce w pierwszej dziesiątce.